W technice PowerTex wykonam w tym odcinku takie oryginalne, dekoracyjne pojemniki, tudzież osłonki na doniczki. One będą wykonane z użyciem PowerTex przezroczystego, natomiast wykorzystam do tego celu dziecięce spodenki jeansowe. Mnie udało się zdobyć w second handzie takie w rozmiarze 86. Potrzebuję PowerTex w wersji przezroczystej, ostre nożyczki, pigment w kolorze brązowym, potem powiem Wam do czego, oraz pyłki metaliczne, tak zwane Color Max, do stylizacji. Potrzebny mi będzie również płaski, miękki, syntetyczny pędzelek. W pierwszej kolejności muszę przyciąć jeansy do określonego rozmiaru, jaki będzie miał mieć pojemniczek. Ja w mojej wersji obcięłam te jeansy od kroku około 6-7 cm. Nie musicie się wysilać, żeby to było tak idealnie co do centymetra równe, ponieważ one, jak zobaczycie na końcu, mogą mieć takie dość nieregularne kształty. Te nogawki ja sobie zostawiam, ponieważ są malutkie, w ogóle nie zniszczone, więc myślę, że uda się zrobić z nich również coś ciekawego w innych projektach. Do plastikowej miseczki nalewamy preparatu utwardzacza PowerTex przezroczystego. Tu, jak widzicie, on wygląda jak biały, natomiast po wyschnięciu on jest przezroczysty, no i jest w wersji z połyskiem. Jeans nie chłonie tak dobrze jak na przykład t-shirty bawełniane, więc jak widzicie, muszę go namoczyć z obu stron, czyli prawa, lewa strona, one muszą być dokładnie namoknięte, namoczone. No i później, jak zobaczycie, tutaj też trzeba posmarować w kieszonkach we wnętrzu, tutaj gdzie jest rozporek, tudzież jakieś guziczki, jakieś zaszewki, no to wszędzie tam wypadałoby, żeby ten preparat się znalazł, po to, żeby nam się to wszystko ładnie utwardziło. I no i tak jak tutaj widzicie, właśnie w tych kieszonkach tutaj wędruje PowerTex, tam trzeba to dokładnie rozsmarować, po to, żeby nam się to pięknie wszystko utwardziło. Ten preparat po wyschnięciu staje się zupełnie przezroczysty i w zasadzie to kolor tego jeansu nie ulegnie zmianie, on jedynie będzie miał połysk, będzie wyglądał tak, jakby był polakierowany. No i tutaj ważne, żeby mieć duży kawał folii. Ja akurat miałam folię bąbelkową, ale to może być również gazeta zawinięta w folię. Chodzi o to, że PowerTex nie wiąże się ze sztucznymi materiałami, czyli w tym wypadku folię możemy użyć jako wypychacz, dopóki te spodenki nam się nie utwardzą. Tutaj, jak widać, ja wyciągam sobie tę folię trochę przez nogawki, żeby nadać kształt tym spodenkom. No i na zakładkę zaklejam te nogawki tak, żeby nie było dziur. Tutaj można jeszcze posmarować PowerTexem. To, jak widzicie, nie potrzeba żadnego zaszywania, one po prostu nam się w ten sposób ładnie zakleją. W tej chwili właśnie podsmarowałam jeszcze troszeczkę. No i odstawiam do góry nogami i to nam tak ładnie będzie wysychało. A w tej chwili pokażę Wam, jak zmienić kolor utwardzacza. Ja wsypałam barwnika brązowego do plastikowego kubeczka, około 1,5 łyżeczki, takiej małej łyżeczki. Dolałam troszkę wody i teraz ten barwnik dolewam do preparatu do utwardzacza, do PowerTexu. Nie dosypałam do PowerTexu sypkiego barwnika, ponieważ to by mi się tak ładnie nie rozprowadziło. Wolałam go sobie tutaj rozprowadzić w wodzie i jak widać, bardzo ładnie mi się tutaj rozprowadził. I co mamy w tej chwili? Mamy tak naprawdę PowerTex w wersji brązowej, czyli jak widzicie, bezbarwny utwardzacz plus pigment
troszkę wody, rozpuszczamy pigment w wodzie, dolewamy do bezbarwnego utwardzacza i mamy kolorowy PowerTex. Oczywiście dokładnie moczymy, tak jak to w poprzednich spodenkach. Ja tutaj zostawiłam sobie miejsca niepokryte PowerTexem, tym utwardzaczem, i w zasadzie powiem Wam, że troszkę żałuję, że nie zostawiłam tych miejsc więcej, ponieważ po wyschnięciu okazało się, że otrzymałam bardzo fajny efekt. Ten jeans brązowy z tym, przepraszam, niebieski z tym brązowym utwardzaczem, tutaj bardzo fajnie to wyglądało, co za chwilę zobaczycie. No i teraz, ponieważ to mają być spodenki takie w wersji pojemniczków na jakieś długopisy, kredki, pędzle, nie wiem, szczotki do grzebienia, do czesania, to ja tutaj sobie wypchałam kieszonki moimi rękawiczkami, którymi pracowałam, oraz kawałkami folii. Chodzi o to, żeby one się nie skleiły. A tu widzicie już gotowe po wyschnięciu, utwardzone. Jeszcze nie do końca oczywiście, ponieważ ta folia od środka nie pozwoliła zupełnie odparować temu utwardzaczowi, ale one są na tyle utwardzone, te spodenki, że już zachowały swoją formę i możemy sobie je tutaj wystylizować. Pozbywamy się tych wszystkich wypychaczy z środka spodenek, a tu widzicie efekt, no dla mnie rewelacja. I w tej chwili przechodzimy do wystylizowania, wycieniowania, czyli przygotowujemy sobie pyłki Color Max w wybranych przez siebie kolorach i przechodzimy do cieniowania, do stylizowania. Ja tutaj przygotowałam sobie dość wiele kolorów, żeby pokazać Wam różne efekty, jak to może wyglądać. W tej chwili niebieskie jeansy będę stylizować w kolorach złoto jasne oraz biały opalizujący w złoto. Będę Wam tutaj wymieniać te kolory, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaki efekt otrzymam. Jeśli za chwilę będę dodawać jakiegoś koloru, to oczywiście Wam tutaj wszystko powiem. Tu, jak widać, użyłam jeszcze od dołu troszeczkę miedzi. Jeśli użyjecie za dużo jakiegoś ciemnego koloru, zawsze jest to biała opalizujące w złoto lub złoto, które możecie dodać i troszkę zniwelować. Tak wygląda pierwsza wersja spodenek: złoto jasne, miedź i biały opalizujący w złoto. Teraz spodenki brązowe, stylizowane w wersji miedź, jasne złoto i biały opalizujący również w złoto. I to wygląda w tej chwili w ten sposób, że mamy te ciepłe kolorki, a w tej chwili dodatkowo dodaję sobie jeszcze do tych brązowych jeansów troszkę błękitnego oraz będzie troszeczkę srebra. I to by było na tyle. Natomiast trzecia wersja to będzie typowo zimna kolorystyka, czyli tutaj dodam sobie błękit, będzie biały opalizujący w niebieski czy lila, i do tego wersja srebro. Cały czas tu oczywiście mówię o srebrze, tym nie lustro. No i jak wiecie z poprzednich moich projektów, stylizacja polega na tym, że używamy lakieru akrylowego, którym moczymy pędzel i pyłku, rozcieramy i wycieramy z pędzelka na spodenki. Tutaj prezentuję Wam, jak wyglądają poszczególne wersje kolorystyczne. One są utwardzone, są naprawdę twarde, same zachowują swoją formę i tak jak powiedziałam wcześniej, możecie ich użyć jako osłonki na doniczki, jako pojemniki na szczotki do łazienki, na kosmetyki, jako pojemniki na pędzle, na kredki, na ołówki, albo po prostu jako taka sama w sobie ciekawa ozdoba. Zachęcam Was do wykonania tego projektu. Wszystkie potrzebne materiały w opisie do filmu, a Was zapraszam na stronę kreateria.pl oraz do nas do Wrocławia, do sklepu Kreateria. Dziękuję.